Siemaneczko wszystkim. Dostaliśmy właśnie informację, że jesteśmy na wizji, więc widzicie nas i słyszycie. Jesteśmy dzisiaj, ponieważ jest wyjątkowa okazja. Jest ze mną autor książki Horda, pan Krzysztof Haladyn. Cześć Krzyśku. Cześć Łukasz, hej. I witam wszystkich zgromadzonych na wydarzeniu online. Tak, cześć wszystkim. Zapraszam na dzisiejsze wydarzenie. Pogadamy sobie z Krzyśkiem o nowej książce, którą napisał, którą premiera już była bodajże trzeciego, ale dzisiaj mamy taką oficjalną, wiecie, z transmisją na żywo, z autorem i z osobą przepytającą, czyli mną. Krzyśku, zanim przejdziemy do książki, jest sprawa, która chyba była najbardziej nagłośniona, jeżeli chodzi o Hordę, mianowicie sposób dystrybucji twojej książki. Bardzo dużo komentarzy w sprawie twojej książki było jakby skierowane do tego, że nie będą mogły te osoby książki kupić jako w formie papierowej. Tak jak widzisz, mam tutaj wszystkie twoje książki. Horda tutaj nie stoi, ponieważ została wydana tylko w formie cyfrowej, w formie e-booka i audiobooka. I pierwsze pytanie, jak ty to postrzegasz, ten eksperyment, który dokonała Fabryka Słów względem twojej książki? Czy dobrze się z tym czujesz, czy źle? Czy ty zasugerowałeś może coś w tym kierunku? Powiedz od siebie, jak to wyglądało. Okej, to jest dobre pytanie, zanim przejdziemy do spraw faktycznie związanych z samą treścią książki i fabułą. To wygląda tak, autor nie zawsze ma wpływ na to, w jaki sposób i na jakich mediach dana książka zostanie wydana. Fabryka zasugerowała taką formę. Ja po, powiedzmy, pierwszej fazie silnego oporu ostatecznie zgodziłem się na ten eksperyment i sam jestem ciekaw tego, jak to się dalej potoczy. Staram się patrzeć na to z różnych stron. Między innymi dla mnie świetną sprawą jest, że jest to moja pierwsza książka, a jest to przecież moja szósta powieść, która ukaże się i właściwie już się ukazała jako audiobook. Więc mi będzie dość miło posłuchać, jak Andrzej Ferenc czyta moją książkę, bo to zawsze jest ciekawe doświadczenie usłyszeć czyjąś interpretację. Natomiast jeśli chodzi o samą dystrybucję książek, oczywiście rozumiem wszystkie osoby, które kochają wąchać książki, które lubią je mieć na półce. Ja jestem czytelnikiem hybrydowym. Część książek mam w formach papierowych na półce faktycznie, część mam wyłącznie na e-booku i jakoś sobie z tym radzę. Wydaje mi się, że osoby, którym podobały się moje poprzednie książki albo ktoś, kogo zaintrygowało opowiadanie Krew na śniegu w zbiorze Idiota skończony, którego Horda jest niejako kontynuacją, nie poczuję się tutaj jakoś szczególnie źle z tym, że nabędzie książkę na e-booku. A tak jak mówię, dla mnie najciekawszym doświadczeniem jest będzie posłuchać, jak ktoś interpretuje tę książkę, jak interpretuje ją profesjonalny lektor. No i jestem ciekaw wyników sprzedaży w formie wyłącznie cyfrowej. No tak jak wiemy, teraz świat idzie w tym kierunku. Coraz więcej mamy form abonamentowych, gdzie jakby nie kupujemy pojedynczego dzieła, tak jak kiedyś trzeba było kupić film na DVD czy na Blu-rayu, żeby go móc obejrzeć w odtwarzaczu. No teraz jak, no sam widzisz Łukasz, teraz jak o tym mówię, to się uśmiechasz, prawda? Bo już średnio sobie to wyobrażamy, właściwie każdy czeka, aż na którejś z dużych platform streamingowych w formie abonamentu będzie tytuł, który go konkretnie interesuje. Oczywiście mam świadomość, że część czytelników w związku z tym po prostu tej książki nie kupi i nie przeczyta. Lecz mimo to wszystkich serdecznie zachęcam, no bo książka jest moim zdaniem pełnowartościowa. Ona przez to, że jest e-bookiem i audiobookiem, nie jest ani krótsza, ani gorsza, tylko po prostu ma inną formę wydania. No i tak jak mówię, pytanie, czy za kilka lat kupowanie książek w takiej formie, jak kupujemy je teraz, czyli tam w formie papierowej, nie będzie nam się kojarzyło, nie będzie wywoływało takiego uśmiechu, jak właśnie teraz, jak mówimy, no to idź i kup sobie ten film na DVD, tak? No, zobaczymy, jak to będzie, czy tak będzie również z książkami. Ja jestem ciekaw w wyniku tego eksperymentu. Czyli twierdzisz, że na przykład ten eksperyment może się rozwinąć na tyle, że twoja książka nie będzie jedynym dziełem, które zostanie wydane tylko w tej formie, w Fabryce Słów i w ogóle może w innych wydawnictwach, przy innych jakby tytułach, tylko że na przykład ten eksperyment rozwinie się na taką skalę, że faktycznie zapomnimy już o wydaniach papierowych? Nie wiem, czy to będzie tak szybko, czy tak szybko zapomnimy o papierowych wydaniach książek.
Natomiast no, ta ewolucja od tego, że trzeba było pójść do kina albo do wypożyczalni wideo, bo ja takie czasy również pamiętam, gdyż jestem człowiekiem już starym. I jakby teraz wracając do myśli o tym, że kiedyś, słuchajcie, no kiedyś, żeby zamówić pizzę do domu, to trzeba było mieć ulotkę pizzerii i odliczoną gotówkę. No, teraz jest to dziwne, kiedy jakaś pizzeria wrzuca nam ulotkę do skrzynki, bo mamy popularne portale, które jakby skupiają restauracje i służą zamawianiu jedzenia. Tak samo stało się z filmami. Obstawiam, że za jakiś czas, chociaż trudno mi ocenić, kiedy dokładnie, bardzo podobnie będzie z książkami. Dobrze, tutaj od razu wspomnimy o linku do Legimi, który prawdopodobnie widzicie gdzieś tam pod naszymi głowami, ponieważ książka w formie e-booka, jak również audiobooka, jest dostępna właśnie na Legimi, więc jeżeli ktoś posiada tam konto, ma wykupiony abonament, może jak najbardziej skorzystać z obu form nowej książki Krzyśka, co oczywiście jest super pomysłem i dużą możliwością właśnie dla osób, które czekają na jakiś konkretny tytuł, jakby względem jakiejś tam platformy, gdzie mają wykupiony abonament. Więc skoro już mamy tą jakby kluczową formę, wydaje mi się, za sobą i jeżeli może nie, oczywiście... Może nie kluczową, przerwę ci dla samej książki, co wzbudzającą najwięcej kontrowersji, mam takie Tak, wrażenie. Tego słowa mi zabrakło, więc jeżeli już rozwialiśmy pewne jakieś wątpliwości co do tego, w jakiej to formie jest, dlaczego, po co i tak dalej i jak na to patrzy sam autor, no to możemy jakby pokrótce przejść do tego, do samej książki. Wspomniałeś właśnie przed chwilą, że Horda jest kontynuacją twojego opowiadania i powiedz mi, czy pisząc to opowiadanie wiedziałeś, że ono przekształci się w pełnoprawną powieść i już kończąc to opowiadanie, czy miałeś już w głowie to, co będzie dalej i czy chciałeś tego, czy po prostu jakoś tak naszło? To jest w ogóle ciekawa historia, dlatego że opowiadanie było napisane, ja napisałem je w czasach, kiedy Fabryka Słów zapytała mnie: Krzysztof, czy ty potrafiłbyś napisać na zamówienie? To było przed wydaniem jeszcze mojego pierwszego Stalkera, także naprawdę już czasy stricte początków mojej przygody z pisaniem. Ja wtedy napisałem dwa opowiadania. Jedno z nich to była właśnie Krew na śniegu. Drugie z nich miało tytuł Ostatnie namaszczenie. Okładkę Ostatniego namaszczenia masz ze sobą, więc wszyscy już wiedzą, że ono przerodziło się w powieść. Z Hordą było jeszcze ciekawiej troszkę, dlatego że ja napisałem Hordę, ona ukazała się w antologii Idiota skończony pod tytułem właśnie Krew na śniegu. Natomiast później miałem taki moment, że myślałem o zmianie kariery zawodowej stricte i jakby to było impulsem do tego, żeby Horda zaczęła troszkę bardziej ewoluować, mianowicie myślałem wtedy o tym, żeby zostać writerem, scenarzystą gier wideo. Aplikowałem do jednego z wrocławskich studiów i w ramach ćwiczenia rekrutacyjnego wziąłem po prostu na warsztat Hordę i troszeczkę rozpisałem sobie kilka dialogów, wprowadziłem bardziej mocniej zarysowanych bohaterów pobocznych, ale to były bardzo krótkie ćwiczonka. To były takie: napisz dialog między tam kilkoma osobami, opisz scenę, tego typu rzeczy. Ostatecznie zrezygnowałem ze zmiany zawodowej, co uważam za dobry pomysł jednak, bo wolę pisać dla was powieści niż gry. Natomiast jakby widząc, ile potencjału jest w tej historii, stwierdziłem, że jestem w stanie rozwinąć to w powieść, zwłaszcza że zakończenie opowiadania Krew na śniegu jest otwarte. Tutaj dodatkowo jakby zrobiłem drobny eksperyment literacki, mianowicie, ponieważ miałem rozpisać dodatkowe dialogi, wprowadziłem trzecioosobową narrację, co być może, Łukasz, zauważyłeś, czytając książkę. Tak, już uprzedziłeś właśnie moje kolejne pytanie a propos tej zmiany, którą wprowadziłeś w tej narracji, bo tutaj mamy głównego bohatera, którego jakby śledzimy w narracji pierwszoosobowej o tym, co on myśli i tak dalej, a w przypadku innych bohaterów ta narracja jest trzecioosobowa, czyli jakby ktoś mówił o losie tych innych bohaterów. I tutaj właśnie już uprzedzając moje kolejne pytanie, skąd ta zmiana? Okej. To wygląda tak, że pięć poprzednich moich powieści, plus na przykład opowiadanie właśnie Krew na śniegu, tak jak mówisz, były pisane z perspektywy pierwszej osoby. To jest czasami określane mianem pisania z takiego wysokiego C,
Dlatego, że jest jednocześnie proste i trudne. Jest proste, dlatego że jest to narracja, która nam jest bliska. Natomiast w momencie, kiedy piszemy coś dłuższego niż opowiadanie, to okazuje się, że mamy jedno bardzo poważne ograniczenie narracji pierwszoosobowej. Mianowicie czytelnik wie o świecie przedstawionym dokładnie tyle, ile zobaczył albo usłyszał główny bohater. Czyli jeśli coś wydarzyło się pod nieobecność głównego bohatera w innym miejscu albo w czasie, kiedy ten był na przykład nieprzytomny, to ktoś musi mu o tym opowiedzieć. I to zwykle brzmi dość sztucznie. Trudno jest jakby zebrać raz na dwa rozdziały, zebrać bohaterów pobocznych i tego głównego bohatera i oni mu teraz wyłożą, co się wydarzyło, tak? No brzmiałoby to śmiesznie. Ja sobie radziłem z tym przez 5 poprzednich powieści, dlatego że nie bardzo wiedziałem, jak zrobić to inaczej. Przyznaję się tutaj bez bicia. A tak na serio troszkę bałem się tego eksperymentu z narracją trzecioosobową. Natomiast okazuje się, że on faktycznie ubogaca warsztat autora. Można wprowadzić mnóstwo pobocznych smaczków, które czytelnicy Hordy na pewno odkryją i docenią, za pomocą dwóch, trzech zdań rzuconych w międzyczasie przez dwóch bohaterów pobocznych, przy których po prostu nie może być głównego bohatera, bo on jest wtedy gdzie indziej, dlatego że tego wymaga fabuła, którą sobie zaplanowałem. Natomiast możemy na podstawie dosłownie dwóch, trzech zdań poznać historię bohaterów pobocznych, dowiedzieć się, kim oni są. Oni przestają być wtedy płascy, nabierają takiego dodatkowego wymiaru. Ja na przykład, gdybym miał wspomnieć jakiś taki moment, gdzie chciałem to zrobić po raz pierwszy i mocno mi na tym zależało, to byłoby to na skraju strefy. Wydaje mi się, że obie te sprawy wyniknęły w pierwszym tomie. Jedna była historią skręta, druga historią wiery i obie musiały zostać opowiedziane przy ognisku. I o ile ten główny bohater tam był, dało mu się to opowiedzieć, dało się to wpleść w pewien kanon Stalkera, tak? Czyli te opowieści przy ognisku zastępujące telewizję i to tam brzmiało naturalnie, o tyle nie zawsze da się to tak zrobić. Dlatego jakby ta narracja trzecioosobowa w Hordzie sprawdziła się świetnie i w następnych swoich książkach na pewno będę szedł w tym kierunku, dlatego że daje to dużo więcej możliwości popisu, jeśli chodzi właśnie o budowę charakterów i takie głębsze zarysowanie postaci pobocznych. Powiem ci, Krzyśku, właśnie, że jakby już usłyszałem pierwsze pogłoski o tym, że będziesz pisać książkę w tym klimacie, o tej tematyce, no to jakby nasunęło mi się jedno bardzo ważne pytanie, którego prawdopodobnie spodziewasz się, zwłaszcza, że to ja ci je zadam, zwłaszcza, że rozmawialiśmy nieraz jakby bardziej prywatnie. Więc powiedz mi, Krzyśku, bo ja już mam swoją tezę na ten temat, więc teraz chciałbym to usłyszeć od ciebie. Czy Horda to jest książka o zombie? No właśnie, to ja się chciałem ciebie zapytać, czy to jest książka o zombie. Słuchajcie, żeby było jasne, Łukasz jest największym, moim zdaniem, polskim ekspertem od zombie, autorem świetnego leksykonu żywej śmierci, który wam polecam. I bardzo liczyłem na to, że będziesz prowadził to spotkanie i że padnie tutaj pytanie o zombie, dlatego że ja bym się chciał zapytać ciebie o to. Powiem, czym są zombie w Hordzie, dlaczego zdecydowałem się akurat na niej, czym ten motyw był inspirowany, natomiast czy to się łapie jako zombie, to raczej ty mi powinieneś odpowiedzieć. Otóż w Hordzie zagrożeń czyhających na bohaterów jest wiele. Przede wszystkim panuje nuklearna zima, więc ekstremalne warunki pogodowe tutaj bardzo, bardzo mocno utrudniają życie. Natomiast akcja dzieje się we Wrocławiu, jest to dość wyraźnie powiedziane, który nie jest napromieniowany, w sensie ta nuklearna zima na niego wpływa na scenerię, natomiast nie występuje tutaj promieniowanie. Mamy za to ofiary broni biologicznej, czyli pozbawione cech ludzkich stwory, które ewoluowały z ludzi, tak de facto. Gdybym miał to odnieść biologicznie, to przyrównałbym to do ssaków zarażonych wścieklizną, które są skrajnie agresywne i jakby zatracają w tym instynkty również samozachowawcze, chociaż zarażeni, żeby nie mówić zombie, w Hordzie część tych instynktów zachowały i jakby całość. Nie chcę tutaj za dużo zdradzać fabuły, natomiast w pewnym momencie bohaterowie orientują się, że
zagrożenie ze strony zarażonych jest znacznie większe niż się spodziewali na początku. I no właśnie, no pytanie, czy takie zombie to są zombie? Gdybym miał to porównać do czegoś, co wszyscy mogli już widzieć, no to byłaby to Wojna Z, tak? Mówię o wersji filmowej, gdzie mamy do czynienia z tak zwanymi właśnie szybkimi zombie, tak? Czyli to nie są te żywe trupy z Walking Dead, które właściwie z tego, co się orientuję, to nie mają jako takiego metabolizmu, tylko istoty, które muszą jeść, ten metabolizm mają szybki, no bo wytrzymują duże obciążenia typu, nie wiem, bieg, czy chociażby sama termoregulacja w warunkach, kiedy cały czas mamy temperaturę poniżej zera. No więc to jest właśnie pytanie, czy to są już zombie? No to jeżeli to pytanie skierowałeś do mnie, no to tak, czytając książkę właśnie się zastanawiałem, czy ten Krzysiek, kurczę, coś o tych zombie wie, czy jednak poszedł jakimś innym kanonem. I gdybym ja miał tobie odpowiedzieć, co jest dosyć dziwną sytuacją, kiedy to ja powinienem przepytywać ciebie, ale moim zdaniem w twojej książce nie ma zombie jako takich. Są to właśnie bardziej stwory, powiedzmy, takie przypominające te, na przykład z filmu Jestem Legendą, albo 28 dni później. Bardziej wydaje mi się, że to jest właśnie ten wirus tej wścieklizny, o którym wspomniałeś, który w jakiś sposób tam zmutował i zamienił tych ludzi w jakieś takie stwory, ale niekoniecznie ich przemienił w zombie. Jako Tak. takich. Więc jeżeli ja miałbym wyrazić swoje eksperckie zdanie na ten temat, to książka Krzyśka nie jest o zombie, ale jest bardzo zbliżona, co w obecnym rozumowaniu pojęcia zombie jakby jest wrzucane do tego samego worka. Więc osoby, które lubią motyw zombie, książek zombie, filmów i tak dalej, sądzę, że na pewno odnajdą się w twojej książce, bo ja się odnalazłem i bawiłem się rewelacyjnie. Więc tak, no jakby nie będę tutaj jakby wchodzić w większe szczegóły, bo to nie chodzi o to, czy to są zombie, czy nie, ale w skrócie nie są to zombie, ale jest to bardzo zbliżony temat, który na pewno się spodoba ludziom, którzy lubią właśnie obecne, takie bardziej nowsze produkcje właśnie typu wspomniany World War Z, czy na przykład Zombie Express, czy wszelkie inne wizje, gdzie zombie są szybkie i niebezpieczne, więc tutaj. Ja bym tutaj wspomniał również na przykład, jeśli chodzi o gry, tak, bo to też jest dość ciekawa gałąź, na przykład grę Days Gone, Tak. gdzie także mamy bardzo, bardzo podobny motyw. Natomiast znowu, żeby za dużo nie zaspoilerować, w trakcie fabuły książki dowiadujemy się o tych zombie, nie zombie, o tych zarażonych śmierdzielach, świrusach, różnie bywają nazywane przez bohaterów. Dowiadujemy się jednej bardzo ważnej rzeczy, która moim zdaniem całkowicie wyklucza ich z tego grona zombie, bo jest to motyw, z którym ja osobiście się nie spotkałem. Nie zdradzę, o co chodzi. Łukasz uśmiecha się, bo zapewne wie. Po prostu w pewnym momencie bohaterowie bardzo jasno i dobitnie dowiadują się, że te zombie robią coś, czego żadne inne zombie, żadne inne zarażone wścieklizną stwory nie robią. I to wiąże się z tym, że tak naprawdę to nie jest już walka na przetrzymanie, to faktycznie jest zagrożenie, które będzie się wzmagało. Więc jakby w Hordzie mamy przedstawiony świat, który uległ pewnej stabilizacji, bo mamy ocalałych w tych gruzach Wrocławia, mamy kolonie, o których zaraz być może powiem więcej, jeśli Łukasza to zainteresuje. Mamy zarażonych i ten świat teoretycznie jest w równowadze. Ona nie jest taka, jak ją znamy teraz, bo to jednak jest silne post-apo. Natomiast ta pewna równowaga tutaj istnieje. Trochę bym ją przyrównał właśnie do tego, co w serialu Walking Dead od któregoś sezonu się zaczęło. Tak? Czyli, że mamy pewnego rodzaju stałe zagrożenia. One są czasem większe, czasem mniejsze. Trzeba sobie z nimi radzić, to jest ok. Natomiast w Hordzie w pewnym momencie po prostu wszystko zmienia się całkowicie i wszyscy wiedzą, że ten świat ma termin ważności. Że ta równowaga nie ma szans, żeby ona została zachowana. Więc to jest coś, co mam wrażenie stanowi o oryginalności tej historii. Tak, tutaj się z tobą zgodzę, że mimo wielu schematów, którymi się posłużyłeś, właśnie takimi, no, można tak troszeczkę brzydko powiedzieć wtórnymi, bo wielokrotnie się powtarzają w wielu książkach, filmach i tak dalej, no ci ocaleni, jakaś tam kolonia, bohaterowie tacy, źli, każdy ma jakąś taką swoją funkcję, nawet w tej kolonii jakieś tam, no, są te grupy społeczne, które każda zajmuje się czymś innym, to jest taki element dosyć wtórny, jeżeli chodzi o
podobnych historii o zarażonych wirusie i tego typu tematach, ale właśnie u ciebie jest taki motyw, poza tym, który wspomniałeś, którego nie zdradzimy, bo to jest faktycznie bardzo mocne jakby przyspieszenie tempa akcji w książce, które mi się bardzo spodobało i sądzę, że wam też się spodoba, ale tutaj mówię o tej właśnie zimie, ten motyw mrozu, który, bo zauważcie, że zazwyczaj jak mamy jakąś taką postapokaliptyczną jakąś przygodę, jakiś film czy książkę, to z reguły są to pustkowia, pustynia, jest gorąco, globalne ocieplenie i inne tego typu rzeczy. A właśnie u ciebie troszeczkę jest to w innym sposób pokazane, właśnie jest ta zima i jakby z reguły w postapokaliptycznych jakichś tam klimatach zawsze jest problem na przykład z wodą, z czymś jeszcze. Tutaj jakby problemów jest równie dużo, ale troszeczkę innych. I właśnie to stanowi pewien sposób właśnie coś innowacyjnego w tej historii. I właśnie chciałem cię zapytać a propos tej zimy i w ogóle tego jakby survivalu w twojej książce. W sensie jakby klimat, który zarzuciłeś w swojej książce, jest bardzo trudny do przetrwania dla zwykłego człowieka. I powiedz, czy pisząc tą książkę w jakiś sposób czerpałeś skądś wiedzę na temat jakichś tam odmrożeń, czy w ogóle bardzo niskich temperatur, czy może rozmawiałeś z osobami, które miały z tym styczność bezpośrednio? I jak się przygotowałeś do tej książki pod względem survivalu, jakiegoś tam preparingu? Okay. To ja się odniosę jeszcze do początku twojej wypowiedzi, dobra? To jest tak, że piachu w post-apo miałem dosyć między zębami po dwóch tomach Cyfraka. Cyfrak jest cyberpunkiem, ale elementy post-apo są związane właśnie z takim wyniszczeniem klimatu w stronę pustynną i tam ciągle ten przesypujący piasek jest, więc stwierdziłem, że jeśli chcę napisać, czy chcę rozwinąć jakąś historię, to wolałbym, żeby ona nie była pustynna. Tak jak powiedziałeś, to nie jest proste, w momencie, kiedy próbujesz stworzyć tego typu świat od nowa, bo borykasz się z mnóstwem, zanim jeszcze w ogóle przejdziemy do preperstwa, do tego, co robią bohaterowie, to borykasz się z mnóstwem problemów, które trzeba ogarnąć logicznie, tak? Czyli na przykład, jak ten padający śnieg, no to do jakiej wysokości on napadał? No bo nie możesz w jednym miejscu powiedzieć, że on napadał na wysokość drugiego piętra, a jednocześnie widać na ulicy pagórki, pod którymi są zagrzebane samochody. Więc to są sprawy, które należy po prostu przemyśleć. Wiadomo, że jakby śnieg zachowuje się różnie, on też osiada, ubija się, to jakby te zachowania fizyczne bywają różne. Oczywiście trochę jest w tym też fantazji, to jest zrozumiałe, dlatego że tak ekstremalnych warunków pogodowych nigdzie nie możemy doświadczyć bezpośrednio w warunkach miejskich chociażby, no może Jakuck ewentualnie, natomiast no nie jest to nadal post-apo. Jeśli chodzi o to, w jaki sposób ja się przygotowywałem do tej książki, to tutaj muszę powiedzieć, że bardzo często potykałem się o sprawy takie bardzo bieżące, tak? Czyli dochodziłem do jakiegoś miejsca, gdzie trzeba było opisać element survivalowy i wtedy musiałem po prostu zgłębiać, czy literaturę, czy pytać znajomych prepersów, jak w takich sytuacjach sobie radzić, bo no nie są to kwestie oczywiste, tak? Jakby każdy wie, że nie warto topić do herbaty tego żółtego śniegu i to jest zupełnie zrozumiałe, natomiast to jest taka podstawa całkowita, tak? Więc mnóstwo rzeczy tutaj było do sprawdzenia, no bo chociażby prosta kwestia, jeśli mamy kryjówkę w jakimś budynku mieszkalnym i potrzebujemy ją ogrzać, potrzebujemy do tego ognia, a jednocześnie nie chcemy, żeby ktoś widział, że tam jesteśmy, no to musimy jakoś poradzić sobie z dymem, tak? Żeby jednocześnie się nie zaczadzić, a jakby, żeby ten dym rozwiewał się gdzie indziej. Stąd mój pomysł, że rodzina mieszka w piwnicy, a w kolejnych stropach powyżej są powybijane dziury, przez które ten dym się rozchodzi i rozwiewa najpierw po budynku, a potem na zewnątrz, żeby nie było widać po prostu słupa dymu bijącego z jakiegoś komina. Także tutaj na bieżąco trzeba było sporo doczytać odnośnie tego, w jakich temperaturach ten człowiek jest w stanie przetrwać. Ja chciałbym też tutaj dodać, że horda dzieje się w takim momencie znowu tej nuklearnej zimy, która też ma wpływ na samą fabułę, kiedy pierwszy raz po latach następuje coś na kształt odwilży. Ona się gdzieś tam zapowiada. I to już od pierwszych stron słyszymy, że kiedyś te temperatury były znacznie niższe.
Tam teraz te temperatury nie są tak ekstremalne jak po minus tam 30-40 stopni, ale temperatura cały czas jest poniżej zera, więc jakakolwiek uprawa czy hodowla mocno, mocno utrudniona. Także sporo tutaj było do sprawdzenia tego typu rzeczy, natomiast potencjałem dla takiego preppingu jest też miasto. I teraz profesjonalni prepersi powiedzieliby: Krzysztof, skreślamy cię po prostu, w mieście każdy ginie i tak dalej. Ja się z tym z grubsza zgadzam. Natomiast miasto to jest też duży potencjał, jeśli chodzi o zapasy. Jeżeli gwałtownie obniżymy tam populację, jeżeli w pierwszych dniach zagłady wymrze dużo ludzi, to potem niewielka populacja przez stosunkowo długi czas może korzystać z zapasów zgromadzonych w mieście. I to jakby warto mieć na uwadze. Tyle, że najpierw trzeba dożyć do tego momentu i być w tej niewielkiej części populacji, a nie w tych 90 kilku procentach, które giną w ciągu pierwszych 3 dni, tak? Potem podobno jest już trochę łatwiej. Podobno. No, słuchaj, Krzyśku, wiem, że z reguły autorzy nie przypadają za tym pytaniem, ale no jakby muszę ci je zadać. Czy pisząc tą książkę jakby sugerowałeś się czymś, w sensie nie wiem, czy obejrzałeś właśnie jakiś film, który podsunął ci pewne pomysły, czy pewne schematy, albo czy przeczytałeś jakąś książkę, która jakiś mocno, w mocny sposób wpłynęła na to, jak Horda wygląda? Czy właśnie czym się inspirowałeś pisząc książkę? Nie wiem jak inni autorzy, ja nie lubię tego pytania z prostego względu. Bardzo trudno w dzisiejszych czasach powiedzieć z ręką na sercu, nie inspirowałem się niczym. I w naszej tutaj dyskusji już nam wyszły analogie, czy do gier, czy do filmów, czy do innych książek. Słuchajcie, ktoś, kto pochłania popkulturę, nie jest moim zdaniem w stanie z ręką na sercu powiedzieć, nie, nie, to ja tutaj nigdy nie widziałem tego filmu, gdzie są te szybkie zombie, nigdy nie widziałem filmu Kolonia, który się zasadza właśnie na takim zlodowaceniu całkowitym, tylko że tam akurat chodziło o manipulacje pogodowe. Nie, to wszystko wymyśliłem sam w ciągu 2 dni w samotni w Bieszczadach. Siadłem i w tydzień napisałem, potem mi powiedzieli, że już ktoś tak ma. No, no nie powiem tego, tak? Natomiast czy była jakaś taka bardzo bezpośrednia inspiracja? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że ten pomysł ewoluował bardzo długo, bo tak jak mówię, on jakby na początku był pokazaniem, że jestem w stanie napisać postapu osadzone w Polsce. Potem był treningiem do rekrutacji, ostatecznie stał się powieścią, więc to ewoluowało na tyle długo, że nie jestem w stanie wskazać jakiejś jednoznacznej inspiracji, ale jakby czytelnicy odnajdą tutaj sporo różnego rodzaju nawiązań do popkultury. Moim zdaniem jest to po prostu nie do uniknięcia. No właśnie, a propos właśnie książki i tego, że w opowiadaniu zostawiłeś sobie tą otwartą furtkę, jakby nie patrzeć, w Hordzie też ta furtka nie jest w pełni zamknięta. Czy przewidujesz na przykład kontynuację albo coś w tym uniwersum, które jest naprawdę ciekawe i mimo iż tej wtórności jest, można się tam doszukać sporo, jest w bardzo dużym stopniu innowacyjna w tym temacie. Czy przewidujesz coś dalej z Hordą bądź jakiś historią no, w tym uniwersum, tak, w tym świecie? To najpierw wyjaśnijmy osobom, które się wkurzały po pierwszym tomie Na skraju strefy i po pierwszym tomie Cyfraka, że to nie jest taka furtka jak tam. Tam to były cliffhangery i to trzeba powiedzieć sobie otwarcie. Horda jest zamkniętą historią. W niej bohaterowie spełniają swoje zadanie, służą swoim celom, reagują na rozpędzające się zagrożenie, które wybija ich z tego stanu chwiejnej równowagi i nie wiem jeszcze, czy będę wracał do tego uniwersum. Chciałbym to zrobić, natomiast gdybym teraz miał usiąść i zacząć pisać coś w uniwersum Hordy, ten tekst nie byłby na pewno kontynuacją losu tych bohaterów, których w Hordzie znajdziecie. I to chyba dobrze pokazuje, że ja uważam, że to uniwersum ma potencjał, być może dlatego, że sam je napisałem. Czytelnicy ocenią, czy ono potencjał według nich faktycznie ma i czy przeczytaliby na ten temat inne historie. Natomiast chętnie osadziłbym tam innych bohaterów, chętnie pokazałbym coś innego, bo mam jeszcze pewne pomysły na motywy, które można by było w tym uniwersum właśnie wykorzystać. Natomiast
to chyba mówi właśnie o stylu zakończenia, że ja absolutnie nie czuję się w obowiązku i wy też, jeśli zdecydujecie się kupić i przeczytać Hordę, nie powiecie, no dobra, ale co dalej z nimi, dlatego że uznacie za pewnego rodzaju zamkniętą historię i pewien, jeśli nie powrót do stabilizacji, to jakby, no właśnie, no po prostu zamkniętą historię. A chętnie osadziłbym tam innych bohaterów i pokazał troszkę z innej perspektywy, zwłaszcza, że ta mieszana narracja właśnie daje duży potencjał. Tak, to prawda, że no, można powiedzieć, że ta historia jest zakończona i tak naprawdę nie ma co na siłę, że tak powiem, cisnąć ciebie o to, żeby pokazać, co tam wydarzyło się dalej, no bo de facto jest furtka otwarta, oczywiście można to kontynuować, ale ja przynajmniej w moim mniemaniu mam coś takiego, że po przeczytaniu książki jakby czuję się w pełni usatysfakcjonowany tą historią, że ona ma początek i koniec. I to jest naprawdę fajne i tutaj bardzo ci dziękuję za możliwość przeżycia tej historii. Mam nadzieję, że wam również spodoba się ta historia. Jeżeli macie jakieś pytania do Krzyśka, oczywiście śmiało piszcie. Ja staram się tutaj być na bieżąco z komentarzami, więc jeżeli chcecie coś dodać od siebie, zapytać coś, co jeszcze tutaj nie zostało powiedziane przeze mnie, śmiało nie krępujcie się. Myślę, że Krzysiek raczej nie będzie zawstydzony bądź jakiś oburzony pytaniami, które tutaj padną. Ja jeszcze mam do ciebie takie pytanko a propos tego, właśnie wspomniałeś, gdybym miał usiąść i zacząć pisać, właśnie, czy usiadłeś już i zacząłeś pisać coś innego, czy masz jakieś pomysły, już niekoniecznie związane z Hordą, no, już nie będę cię też męczyć o Stalkera, czy bo tutaj nawet takie padło już takie pytanie, czy wrócisz jeszcze do Stalkera, ale ja nie będę cię o to męczyć, mam nadzieję, że zaraz sam odpowiesz. Czy masz jakieś pomysły na kolejne książki i czego możemy się spodziewać po twojej, mam nadzieję, kolejnej powieści? Powiem szczerze, zrobiłem sobie krótką przerwę od pisania, ale jestem gotów ją kończyć. Zaczyna mi brakować pisania ewidentnie i chciałbym do tego wrócić. Złapałem troszeczkę oddechu, przemyślałem pomysły, które w głowie się kłębią. Na pewno coś z tego wybiorę i możecie się spodziewać kolejnej historii ode mnie, natomiast absolutnie nie jestem gotowy na to, żeby określić, czy to będzie kontynuacja Stalkera, Hordy, czy Ostatniego Namaszczenia. Cyfraka uważam akurat za zamkniętego, więc w tym wypadku byłaby to ostatnie w kolejności, natomiast być może przyszykuję dla was jeszcze coś zupełnie nowego. Czyli możemy się spodziewać zupełnie nowej historii. Właśnie tak sobie pomyślałem, że w sumie Cyfrak, czyli de facto ostatnia książka, którą napisałeś przed Hordą i teraz Horda, to jest jakby wizja przyszłości, niekoniecznie jakiejś tam utopijnej czy jakiejś pięknej, tylko wręcz przeciwnie, ale w zupełnie inny kierunku poszły ta przyszłość w tych twoich książkach. Czy właśnie pisząc na przykład Cyfraka i zaraz później chyba Hordę, z tego co wiem, to nie miałeś jakichś takich problemów właśnie z tymi dwoma różnymi wizjami? Czy na przykład nie chciałeś jakoś tego połączyć może? No nie wiem jak do tego nawiązać, ale mimo wszystko jest to przyszłość, ale w zupełnie dwóch różnych wersjach. Nie miałem takiej pokusy, natomiast ja zawsze uważam, że uniwersum jest tłem. Fajnie, jeśli ono jest ciekawe, fajnie, jeśli czytelnika wciąga i intryguje, ale książki są o ludziach. Książki są o bohaterach i o tym, co dzieje się z nimi, a uniwersum ma wywierać nacisk odpowiedni w tym wypadku. Jeśli chodzi o fantastykę, to ja tak to widzę. I jeśli uważnie przeczytacie Cyfraka, to tam oprócz szybkiej akcji i takich sytuacji stricte związanych z fabułą. Mamy też nakreśloną wizję pewnego społeczeństwa, tak? Poddanego stałej kontroli, ale jednocześnie nie bojącego się tej kontroli, właściwie żyjącego w takiej stagnacji, gdzie takie odchyły, jak ma główny bohater, który wcale nie chce ich mieć przecież, tylko jest w to wplątany zupełnie przypadkowo, burzą ten zastany porządek, tak? W wypadku Hordy tutaj z kolei jest sporo nastawione na relacje społeczne. W momencie, kiedy czytelnicy dotrą do fragmentów dotyczących życia kolonii czy życia bohaterów pobocznych, to również jakby
Warto zwrócić uwagę, jakie stosunki tam panują, kto jest kim i dlaczego, w jaki sposób referent stał się wielkim szefem i jak traktuje swoich podwładnych. I że tak naprawdę ten mróz i ci zarażeni, oni stanowią zagrożenie, oczywiście. Tylko to, co jest najbardziej interesujące w post-apo, a gdzie ty będziesz, kiedy znikną normy społeczne? Jak daleko ty się posuniesz, jeśli nie zjesz siódmego posiłku z rzędu? Gdzie jest granica, kiedy pękniesz? Na jakie kompromisy pójdziesz? To są pytania, które ja bym chciał, żeby czytelnicy sobie zadawali i niezależnie od tego, czy ja piszę zimowe post-apo, czy uniwersum Stalkera, czy ostatnie namaszczenie, które również, mimo że post-apo absolutnie nie jest, to wrzuca bohaterów i zmusza ich do tego, żeby szli na kompromisy, dlatego że jest po prostu, nie da się żyć tak jak dotychczas, z takich czy innych względów. I to jest to, co mnie najbardziej w historiach pociąga i mam nadzieję, że pociąga moich czytelników, że warto sobie zadawać pytania niewygodne. My na co dzień, kiedy mamy prąd i bieżącą wodę i bez większych problemów zdobywamy sobie pożywienie, nie zastanawiamy się nad takimi kwestiami, a przecież mówi się, że od anarchii dzieli nas 9 pełnych misek, tak? Czyli 9 kolejnych posiłków, jeśli ominiemy, to zmienia nam się postrzeganie rzeczywistości i te sytuacje ekstremalne, one wcale nie są aż tak dalekie. Więc nie korci mnie mieszanie uniwersów, natomiast korci mnie pokazywanie coraz to nowych aspektów tego, jak w tych uniwersach ekstremalnych funkcjonują ludzie. Jak próbują tworzyć społeczności, jak starają się przetrwać, jak zatracają kolejne etapy swojego człowieczeństwa, bo tak też często bywa, w imię tego, żeby po prostu przetrwać. To prawda, tutaj poruszyłeś dosyć istotny element wszelkich powieści, czy filmów, czy książek, czy gier właśnie związanych z post-apo, czyli właśnie to człowieczeństwo i de facto jak łatwo je utracić względem braku tego, co mamy na co dzień. Więc tutaj się w pełni z tobą zgadzam, że to są bardzo niewygodne pytania i ciężko nam się odnieść do nich, ponieważ no wszystko mamy, tak? Mamy te 9 misek, które możemy w każdej chwili zjeść, więc to jest jakby wygoda, którą twoi bohaterowie w twoich książkach niekoniecznie mają. I powiedz mi, Krzysiek, czy na przykład ty odnalazłbyś się w takim świecie, który sam wykreowałeś w swojej książce? Czy ty jako Krzysztof Haladyn widziałbyś siebie jako jednego z bohaterów jakiegokolwiek uniwersum, którego stworzyłeś bądź w którym napisałeś? Czy wierzysz w to, że... Jakby to miało być horda, no to pewnie byłbym zamarzniętym trupem na schodach. Bo podejrzewam, że pierwsze 4 dni wykończyłyby mnie zupełnie. A tak zupełnie serio, to tak, to zamarzniętym trupem, ale nie na schodach, tylko na ulicy. Nie wiem, bo tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono. Jakby wielu fanów post-apo boryka się z tym dylematem, tak? Czy ja bym był tym Mad Maxem, który kopie tyłki, czy byłbym tym Kevinem Costnerem z Wodnego Świata, który zmutował, dostosował się i teraz po prostu jest romantycznym samotnikiem? Czy byłbym, nie wiem, Ellie z The Last of Us, która dzięki szczęściu i sprytowi jest w stanie przetrwać? Czy byłbym po prostu kolejnymi zwłokami na płocie? Nie? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję się o tym nie przekonać. Bo no post-apo to jednak nie są żarty, jak to się mówi, nie są rurki z kremem. I mam wrażenie, że jeśli chodzi o takie uniwersa jak Horda, to faktycznie na przykład ludzie na poważnie zainteresowani preppingiem mieliby tutaj spore szanse przetrwania. Natomiast czy ja bym to przetrwał? Nie wiem. I naprawdę wolałbym się nie zastanawiać. No, kochani, jeszcze raz zachęcam was do zadawania pytań, bo mi się już powoli pula tutaj wyczerpuje i właśnie skorzystam z jednego z takich. Mianowicie jest to rzecz, która faktycznie interesuje mnie bardzo mocno, jeżeli chodzi o autorów i osoby piszące książki. Mianowicie pojawiło się pytanie, a co robisz na co dzień, gdzie pracujesz? To ja jeszcze dodam do tego, jak swoje życie codzienne łączysz właśnie z pisaniem. Czy jest
problem w tym, żeby jednak pisać i żyć normalnie, prawda, bo trzeba zarabiać, trzeba jakoś żyć, nie tak jak bohaterowie twoich książek, że nie muszą nigdzie pracować, bo muszą żyć. I jak ty to łączysz, że no jednak się udaje, tak? To jest już twoja szósta książka, tak? Tak, szósta książka. To jest moja szósta powieść. Szósta powieść. I właśnie jak sobie z tym radzisz, żeby znaleźć też ten czas jakby i na własne życie prywatne, życie zawodowe i życie pisarza? No, jeśli chodzi o życie zawodowe, ja z zawodu jestem HR biznes partnerem, HR menadżerem, różnie z tym jest. Od kilku lat związanym z branżą IT, ale od strony takich bardziej miękkich kompetencji. Jeśli chodzi o godzenie takich rzeczy, jak pisanie z resztą życia, no to jest sztuka rezygnacji tak naprawdę. Chodzi o to, że no po prostu te kilka godzin tygodniowo nam na pisanie trzeba poświęcić, tak? To nie jest czekanie, aż znajdziecie wena, to nie jest pisanie wtedy, kiedy masz ochotę, no bo jednak, no właśnie, no masz obowiązki czy zawodowe, czy jakieś rodzinne, czy inne, czy chociażby musisz zrobić te głupie zakupy, żeby tych 9 pełnych misek nie zabrakło, nie trzeba było tego szabrować. Natomiast no to jest po prostu kwestia wydzielenia czasu, tak? No ja planuję czas, który poświęcam na pisanie w danym tygodniu i ja wiem, że to będzie 2 godziny w poniedziałek, godzina we wtorek i 2 godziny w sobotę na przykład i tylko tak się to robi. Uprzedzę od razu kolejne pytanie, które może się pojawić, a co jeśli w tym wyznaczonym czasie, czyli w poniedziałek od 16 do 18.30 nie masz weny? No to musisz ją mieć. To po prostu musisz ją sobie stworzyć. To jest tak, że jeśli widzę, że danego dnia mam czas na pisanie, wiem, że danego dnia mam czas na pisanie, a widzę, że nic z tego nie będzie, bo i tak bywa, to po prostu idę na spacer, tak? I myślę o fabule, układam sobie losy tych bohaterów w głowie, układam jakieś sceny i potem staram się to spisywać. Natomiast bez tak zwanych dupogodzin się nie da. To nie napisze się samo. Weźcie poprawkę na to, że autorzy mają różne tempo. Co więcej, nie wiem jak pozostali bracia i siostry po piórze, u mnie to tempo potrafi się zmieniać w zależności od dnia, w zależności od tego, nad jakim tekstem pracuję. Bywają dni, że w ciągu godziny zrobię 10 tysięcy znaków, bywają dni, że zrobię ledwo 1000, tak, w tym samym czasie. Natomiast no, jest to kwestia pewnego rodzaju wytrwałości, zacięcia i dążenia po prostu systematycznie do celu. Inaczej moim zdaniem nie da się tego zrobić. Być może są jakieś jednostki natchnione, którym po prostu słowa spływają z pióra czy z klawiatury całkowicie naturalnie i jest to jak oddychanie. Natomiast no, moim zdaniem jest to po prostu praca, którą trzeba włożyć. Tak? Jeśli postanowicie nauczyć się grać na gitarze, no to też nie będzie tak, że weźmiecie gitarę do ręki, dostaniecie natchnienia i nagle będzie pięknie. Tylko będziecie pracować nad warsztatem i to będzie trwało i trwało. Łukasz jest basistą, więc może wam powiedzieć. Nie wiem, czy basista to już gitarzysta, czy jeszcze nie. Natomiast, przepraszam, musiałem. Natomiast, natomiast tak, to po prostu wymaga pracy i inaczej się nie da. A powiedz mi, czy miałeś na przykład takie sytuacje, w której powiedzmy, że to jakieś natchnienie wena, czy jakiś głos z nieba powiedział ci, co ma być i jakoś tak po prostu to pisanie szło samo z siebie i na przykład musiałeś skończyć, bo wydarzyło się coś, no nie wiem, no zabrakło miski, żeby zjeść, prawda, jedną z tych 9 i na przykład musisz przerwać w tej chwili, mimo iż jesteś jakiś natchniony i po prostu bez, no nie dasz rady jakby nie pisać, ale musisz. Czy potem jakby jest łatwo wyrwać się z objęć jakby z własnej treści, którą chcesz przelać na papier bądź na komputer i na przykład potem do tego wrócić? Jak to jest z tym u ciebie? Czy jesteś w stanie sobie tak po prostu odejść, czy tak mówisz, dobra, zadzwonię do szefa, spóźnię się tą godzinę, bo muszę dokończyć tą scenę? To jest raczej w dwie strony to działa, tak? Czasem bywa tak, że po prostu zaczynasz pisać i to idzie średnio, a potem, przynajmniej w moim przypadku, a potem nagle rozpędzasz się i jeśli tylko mogę w takiej sytuacji, to po prostu odwołuję to, co miałem zaplanowane później, tak? Po prostu mówię sobie, że potrzebuję posiedzieć jeszcze godzinę, napisać tą scenę do końca i tyle. Zdarzają się takie sytuacje i one są najfajniejsze, ale też najbardziej dla mnie przerażające, kiedy po prostu to się
tak wyrywa z głowy opis danej sceny, że faktycznie siedzisz i dopóki tego nie napiszesz, to nie ma przebacz, ale to trwa bardzo szybko. Jakby raczej to nie jest tak, że pół dnia nad tym spędzam, tylko ja tą scenę rozpisuję, z rozpędu walę ostatnią kropkę, po czym od razu zamykam laptopa i nie czytam tego już. Nie czytam tego, bo wiem, że w tym momencie lepiej tego nie zrobię, nie wracam do tych zdań, zostawiam to sobie na później, żeby to potem sprawdzić i poprawić. Zdarzają się też inne sytuacje, kiedy zupełnie w nieoczekiwanym momencie, kiedy nie masz możliwości do tego, żeby usiąść do klawiatury, przepracujesz w głowie nagle jakiś problem fabularny, albo z coś, z czym się borykałeś, nie wiedziałeś jak rozwiązać, albo wpadniesz na pomysł, jak rozwinąć fabułę, czy rozpisać jakąś scenę, wtedy korzystam z dyktafonu w telefonie. Po prostu robię sobie taką mentalną notatkę, dlatego że to jest tak, że ja widzę to w głowie i muszę zostawić sobie słowa kluczowe, żeby mi to nie umknęło ostatecznie. Takim przykładem, który ja pamiętam jako pierwszy, który faktycznie przyszedł do mnie jako taki natchniony dość, to była scena z pierwszej części Stalkera, kiedy poznajemy Wierę. Ona robi zadymę w barze i ja jakby wpadłem na sam ten pomysł, żeby oni nie weszli do tego baru tak nudno po prostu, tylko żeby tam się coś działo. Nie wiem, chyba będąc pod prysznicem, tak mi się wydaje. I jeszcze zanim się wytarłem, to musiałem sobie nagrać, że tą zadymę robi kobieta, że jest ogromna, że rzuca krzesłami i w ogóle tego typu rzeczy. Natomiast siadłem do napisania tego dzień później, gdzie ten pomysł się uleżał i tak dalej, ale żeby nie uciekł, to zostawiłem go sobie po prostu w nagraniu. Także jeśli myślicie o tym, żeby pisać albo już coś piszecie i macie takie sytuacje, polecam dyktafon i nagrywanie takich słów kluczowych, po których wasz mózg potem sobie z powrotem odtworzy ścieżkę do tego, co chcieliście napisać w momencie, kiedy ten czas napisania już znajdziecie. A czy już pisząc, już mając ten czas i powiedzmy sobie, no czy ta wena jest, czy nie, czy na przykład jakby wprowadzasz się w pewien, no nie wiem jak to nazwać, trans, na przykład za pomocą muzyki, czy za pomocą, nie wiem, specjalnej herbaty, która jest przeznaczona tylko i wyłącznie do momentów pisania, czy oczywiście powiedziałem herbaty, no bo nie będziemy tutaj promować innych tak, rzeczy. Tak. Ale czy masz jakiś taki bodziec, który działa na ciebie, jakiś taki bardziej, no nie wiem, no, mocny sposób, dzięki któremu łatwiej ci się pisze? Tak. A propos środków, których nie używam, ale pięknie to Stephen King określił, w opowiadaniu Sekretne okno, mąż pisarz pyta swoją byłą żonę, bo ktoś go tam podejrzewa o plagiat i on pyta swoją byłą żonę, czy myślisz, że mogłem być pod czyimś wpływem pisząc ten tekst? A ona się pyta, czy oprócz Jacka Danielsa. Więc to a propos tych specjalnych herbatek, ale nie. Ja wprowadzam się w jakby nastrój, chociaż uważam, że to trochę działa inaczej, za pomocą muzyki. Mam takie wybrane gdzieś tam ambientowe składanki trwające godzinę do dwóch. I zwykle jest tak, że w czasie pisania jednej książki to jest trochę creepy, jak się o tym mówi, bo to trwa na przykład 10 miesięcy, to zawsze przy akcie pisania towarzyszą mi te same dźwięki. Tyle, że w pewnym momencie to zaczyna działać na mnie jako taki dzwonek dla psa Pawłowa, że w momencie, kiedy ja siadam do komputera, przy którym też pracuję, przy którym też, nie wiem, się relaksuję czasem, ale zakładam słuchawki i tam zaczynają lecieć te dźwięki, które ja potem znam już na pamięć tego ambientu, tak, to jest taki sygnał dla mnie, dobra, Haladyn, to teraz piszemy, to teraz nie jest Facebook time, teraz nie jest gdzieś tam przeglądanie Allegro czy nie wiadomo czego, to jest ten czas przeznaczony na pisanie i to w którymś momencie zaczyna triggerować w drugą stronę. Zaczęło się od tego, że potrzebowałem czegoś, co jest nieangażujące, czyli na przykład rok, który ma silną zmienność i warstwę tekstową, dla mnie do pisania się nie nadaje, a jednocześnie coś, co by mnie odcięło też od zewnętrznych dźwięków i pozwoliło się skupić, a zauważyłem, że działa w drugą stronę, czyli właśnie pomaga striggerować tą wenę. O, tak bym to mógł chyba określić. I tak na przykład przy pisaniu cyfraka te dźwięki były takie bardziej cyberpunkowe. To był jakiś taki synthwave, tego typu rzeczy.
przy pisaniu Ostatniego namaszczenia tam były częściej takie mroczne dźwięki związane z odgłosami lasu, ale również z podłożonym jakimś tam lekkim bitem. Przy pisaniu Hordy to tutaj taki stricte ambient, ale pamiętam, że na planszy YouTube'a tego numeru, od którego się to zawsze zaczynało, była taka ławeczka zimową nocą. I to mi się kojarzyło mocno z Hordą, jednocześnie te dźwięki miały taką tendencję do rozpędzania się, jakby takie troszkę rosło gdzieś tam zagrożenie, więc tak, no to jest pewien rodzaj transu, można tak powiedzieć. No czyli masz jakiś swój sposób, który jest już sprawdzony, no bo widzimy to po książkach, które wyszły z twojego autorstwa. A powiedz mi, czy, bo tutaj też na samym początku wspomniałeś, że też jesteś czytelnikiem hybrydowym, że jedne książki czytasz w papierze, inne czytasz w wersji e-booka. Powiedz mi, jakbyś ty dostał właśnie, nie wiem, książkę czy jakiś tekst w dwóch formach, której wyszła na przykład właśnie twoja Horda, w sensie e-book czy audiobook, co byś wybrał? No ja wybrałbym e-booka z tego względu, że audiobooki mają to do siebie, że musisz dopasować rytm swojego odbioru do rytmu czytania lektora. I o ile to się sprawdza na przykład w samochodzie, kiedy prowadzisz, jesteś w stanie się tam nad tym lepiej skupić, o tyle ja miałbym kłopot z takim cierpliwym słuchaniem troszkę. Ja czytam szybko i kilkakrotnie, kiedy próbowałem właśnie posłuchać audiobooka, to zaczynałem się może nie tyle nudzić, co miałem wrażenie, no gościu, ale jakbym cię tak półtora raza szybciej puścił, to byśmy szybciej ogarnęli sprawę, czy oni doszli do tego Mordoru, nie doszli do tego Mordoru, co tam się stało, tak? Więc tak, to bardziej w kierunku e-booka jednak. Ale to mówię, to ze względu na szybkość czytania i okoliczności, w jakich czytam. Rozumiem. Tutaj jeszcze pojawiło się takie pytanko a propos tytułu Horda. Czy tytuł jakby był już na samym początku, czyli zaczynając pisać książkę, już wiedziałeś, że będzie się nazywać Horda? Czy on pojawił się w trakcie pisania, czy może już kończąc książkę wiedziałeś, że to będzie Horda? Kiedy sam tytuł, który jest taki dość uniwersalny do tej tematyki w sumie, która jest poruszana w książce, kiedy on się narodził? Czy na przykład miałeś inne pomysły, czy właśnie coś związane z tym krwią na śniegu, czy skąd ten tytuł? Książka nie mogła mieć tytułu Krew na śniegu. Dlatego, że, znaczy nie wiem, czy nie mogła, czy ktoś by faktycznie się za to bardzo obraził. Ktoś mam tutaj na myśli, pewnie źle wypowiem, Jo Nesbø, skandynawski autor kryminałów. On napisał książkę, która ma tytuł Krew na śniegu. Więc o ile opowiadanie, pamiętam, że pierwsze wersje tytułów opowiadania to było właśnie Krew na śniegu, bodajże Biała cisza, Martwa cisza, tego typu rzeczy. Natomiast w momencie, kiedy zacząłem tą fabułę rozwijać, to Horda wydała mi się najciekawszym tytułem, bo jest takim mocno wpadającym w ucho, jednowyrazowy tytuł. Do tego jeszcze w samym opowiadaniu Krew na śniegu z Hordami jako takimi nie mamy do czynienia. Tam się pojawia jakieś nieduże stado zarażonych, ale to jest kilka do kilkunastu osobników. No to Hordą tego nie można nazwać nawet przy najlepszym optymizmie. Podejrzewam, że gdzieś w jednej trzeciej pisania jakby został mi ten tytuł już tak w głowie całkowicie. Natomiast to jest bardzo różnie z tytułami w moim przypadku. Ale tak, gdybym miał obstawiać dokładny moment, to by było w jednej trzeciej. Pamiętałem, że Krew na śniegu się nie sprawdzi ze względu na to, że tytuł jest niejako zajęty. Za dużo się zaczęło dziać po wstępie, żeby tam był jakiś motyw ciszy, typu Biała cisza, Martwa cisza i tak dalej. A w momencie, kiedy jakby już się zaczęły pojawiać te takie poważniejsze zagrożenia czyhające na bohaterów powieści, to Horda mi się wydała najodpowiedniejszym. A powiedz mi, bo też w sumie to tak zaczęło mnie ciekawić w trakcie tej rozmowy, czy ty jako osoba, która już miała jakby styczność z tą, powiedzmy sobie, przyszłością w jednej wersji, w drugiej wersji i tak dalej, jak myślisz, jaka przyszłość w sumie jest nam, jako do świata realnego, jest najbardziej jakby
realna, w sensie, czy bardziej czeka nas właśnie coś w stylu Hordy, czego mam nadzieję nie doświadczyć, czy coś bardziej w stylu Cyfraka, czy może zupełnie coś innego, o czym może na przykład napiszesz w przypadku jakiejś przyszłej twojej powieści. Trudno jest być prorokiem we własnym kraju, jest takie powiedzonko. I moim zdaniem żyjemy w czasach takich silnych kryzysów, tak, związanych z pandemią, z napięciami politycznymi. I to tutaj upatrywałbym ostatecznie tych najsilniejszych napięć, tak? Czyli polaryzacja społeczeństw, to w Polsce widać doskonale, czyli taka coraz bardziej zacięta walka o zasoby, bo my jako ludzkość nadal do końca nie rozwiązaliśmy tego problemu, a stale rośniemy. My żyjemy w czasach rewolucji, tak? Porównuje się rewolucję cyfrową do rewolucji przemysłowej, która też zmieniła oblicze tego, w jaki sposób żyją społeczeństwa. No ja obstawiałbym jednak konflikt na dużą skalę, połączony z tym, że nie w stylu pierwszej czy drugiej wojny światowej, że świat się dzieli na dwie połowy i teraz się naparzamy, bo świat jest dużo bardziej skomplikowany w tym momencie, czyli bardziej jako taka seria konfliktów i kryzysów gospodarczo-zdrowotnych. Tak, bo no, trwająca pandemia też nam pokazała, na ile jesteśmy nieprzygotowani często. Jakkolwiek by się na to patrzyło, to no, to zagrożenie istnieje w taki czy inny sposób i ostatecznie trzeba się będzie do tego odnieść. Natomiast to, że w czasach niepokojów różne grupy chcą coś ugrać dla siebie, to jest zupełnie naturalne, więc należy to bacznie obserwować. No może to nie jest optymistyczne, co mówię, ale zauważcie, na jakiej pozycji jest obecnie zegar zagłady i kiedy był tak blisko północy. To polecam sprawdzić, dlatego nie napawa mnie to optymizmem. To tak, to myślę, że odpowiada na twoje pytanie. Tak, już tak wydaje mi się, że powolutku będziemy zbliżać się ku końcowi spotkania, żeby też nie ciągnąć w nieskończoność różnych tematów. Na pewno jeżeli jeszcze macie jakieś pytania, no to jest ostatnia szansa na to, żeby je zadać. Jeżeli nawet nie zdążycie, a coś tam wam zostanie w głowie, to oczywiście wydaje mi się, że Krzysiek nie będzie mieć problemu, żeby odpowiedzieć na nie po spotkaniu, czy w jakichś innych okolicznościach. Zawsze zapraszam serdecznie na mój fanpage. Jeśli mogę fabrykę poprosić, żeby gdzieś tam nam w komentarzach wrzuciła link, gdyby ktoś jeszcze nie wiedział, gdzie mój fanpage na Facebooku się znajduje. Ja staram się regularnie odpowiadać na pytania, które tam zadajecie. Po prostu można pisać niejako do strony, tak? Ja nie mam administratora, jestem ja, odpowiadam zawsze ja i zawsze szczerze. Także gdybyście chcieli o coś dopytać, to zapraszam serdecznie. No ja ze swojej strony chciałbym was zachęcić do zapoznania się z Hordą. Myślę, że jest to historia, która was zaskoczy, bo mimo tego, że o nuklearnej zimie mogliście słyszeć, mimo tego, że o zombie, nie zombie również mogliście się gdzieś spotkać, to jest tutaj kilka mocno innowacyjnych motywów, a także ciekawie zarysowanych postaci, które was przez tą książkę przeprowadzą. Także zapraszam serdecznie, chętnie poczytam wasze wrażenia, jeśli się zechcecie z nimi podzielić na przykład na fanpage'u czy na którejś ze stron z recenzjami. Ja bardzo chętnie. A czy już na ten moment spotkałeś się z jakimiś pozytywnymi bądź negatywnymi opiniami na temat Hordy? Tak, głównie z pozytywnymi dotyczącymi odbioru fabuły i negatywnymi odnośnie tego, czemu nie ma papieru, czyli jakby nasza dyskusja dotoczyła teraz całkowite koło. Natomiast ja uważam, że sama fabuła jest warta zapoznania się, niezależnie od tego, czy wolicie e-booka, czy audiobooka, zapraszam serdecznie. No ja tutaj się w pełni podpinam pod to, co powiedział Krzysiek. Jest to historia, mimo wielu elementów wtórnych, na pewno z wieloma elementami, które potrafią zaskoczyć nawet takich zagorzałych fanów, jakim ja jestem, podobnych tematyk, więc jako ekspert od zombie, ja zdecydowanie podpisuję się pod książką jako czymś, co na pewno warto przeczytać. Jest to książka fajna i przez to, że nie została wydana w papierze, wcale nie oznacza, że jest gorsza, absolutnie nie, i tak tego nie odbierajcie.
Bardzo Was zachęcam do zapoznania się z Hordą. Jeżeli macie tutaj abonament w Legimi, możecie się zapoznać zarówno z e-bookiem, jak i audiobookiem. Na pewno jest gdzieś link, czy w komentarzu, czy gdzieś tutaj kręci się wokół nas. Możecie tam zaglądać, możecie nawet prawdopodobnie wypróbować sobie taki abonament, żeby też zapoznać się z książką. Zdecydowanie polecam, zachęcam też do śledzenia poczynań Krzyśka na fanpage'u, który mam nadzieję link gdzieś tam znajdziecie w komentarzu. No, jak sami słyszeliście, Krzysiek jest otwarty na wszelkie tutaj sugestie, pytania, czy w ogóle wasze zdanie na temat czy książki Horda, czy prawdopodobnie wcześniejszych książek, jeżeli się z nimi nie zapoznaliście. Jak widzicie, ja mam wszystkie i wszystkie przeczytam i są naprawdę super. No i tak naprawdę tyle ode mnie. Ja jeszcze sobie zerknę, czy jakieś komentarze się pojawiły od ostatniej prośby. Jeżeli nie, no to będziemy powolutku kończyć. Więc Krzysiu, jeżeli masz jeszcze coś do dodania, może coś chcesz sobie tak jeszcze, nie wiem, powiedzieć jakoś tak, może nie tyle co zachęcić, co może coś obiecać, może coś zaproponować, może coś, nie wiem, jakąś współpracę z jakimś innym autorem. Teraz jest, masz te swoje parę minut. Słuchajcie, no ja obiecuję, że Hordą się nie zawiedziecie. Mówię to na pewniaka, dlatego że wiem, ile pracy w tą książkę włożyłem. Jeśli mieliście okazję zapoznać się z poprzednimi moimi książkami, to Horda pozytywnie Was zaskoczy dodatkowo. Jeżeli nie mieliście okazji, to być może lektura Hordy skłoni Was do tego, żeby z wcześniejszymi moimi książkami się zapoznać. No jeśli nie ma więcej pytań, no to mi pozostaje podziękować wszystkim, którzy dzisiaj wdzwonili się na tą premierę. Wyrazić nadzieję, że być może kolejne premiery moich książek będą się odbywały w formie nieco bardziej zbliżnej, że tak to określę. I podziękować Tobie, Łukasz, za poprowadzenie tego spotkania. Chyba że masz jeszcze jakieś pytanie. Jak tak, to teraz jest ten moment. Wydałeś, to ja będę żegnał. Nie, wydaje mi się, że tutaj nie widzę żadnych nowych komentarzy a propos jakiegoś pytania w twoją stronę, ani w moją, więc z mojej strony to też wszystko. Też Krzyśku, bardzo ci dziękuję i bardzo się cieszę, że miałem okazję poprowadzić tą premierę, bo bardzo chciałem już nawet to zasugerować w fabryce, podczas kiedy już usłyszałem pierwsze pogłoski na temat Hordy, więc dziękuję też Fabryce Słów za możliwość bycia tutaj i przeczytania tak znakomitej książki w bardzo jakby wygodnej formie, no bo nie bądźmy szczerzy, e-book czy audiobook jest bardzo wygodną formą i mimo iż że nie mam jakby twojej nowej książki tutaj na biblioteczce, to i tak nie jestem zawiedziony tym, że wyszła w takiej formie, a nie innej i zachęcam po raz 50. do zapoznania się zarówno z twórczością Krzyśka, jak i z samą książką Horda. Ja wszystkim Wam bardzo dziękuję w takim razie za wdzwonienie się dzisiaj. Tak jak powiedziałem, będę wdzięczny za wszelkie opinie, które prześlecie do mnie w wiadomości na fanpage'u. Na wszystkie postaram się w miarę na bieżąco odpowiadać. Jestem ciekaw Waszych wrażeń. Horda, zupełnie nowe uniwersum w moim repertuarze. Mroźny powiew świeżości, zabrzmiało jak z reklamy pasty do zębów albo gumy do żucia. Tak, polecam Krzysztof Haladyn oraz 9 na 10 dentystów. Polecam Wam Hordę. Dziękujemy Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło, mimo rozkręcającej się zimy. Dzięki wielkie i do zobaczenia, do usłyszenia. No, to do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się.